about being a member of the Information Society? That's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. Witam Was serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj epizod studyjny, a w nim 6 ukrytych cech aplikacji DJI. Mam nadzieję, że przynajmniej jednej nie znaliście do tej pory. Zatem zaczynajmy. Funkcjonalności, które dzisiaj omawiam, powinny być dostępne dla wszystkich dronów nowych, które mają możliwość zainstalowania i współpracy z najnowszą wersją aplikacji DJI GO 4. Jeżeli czegoś nie macie, no może skorzystacie z kolejnej funkcji, którą dzisiaj omówię. Mam nadzieję, że będzie to dla Was fajny materiał. Jeżeli macie swoje pomysły i przemyślenia i obserwacje, to bardzo proszę Was o komentarz pod filmem i podzielenie się swoimi obserwacjami. Numer 1 to jest oznaczenie trybu manualnego ekspozycji. Jeżeli jesteście w ustawieniach kamery i przejdziecie sobie na tryb z automatycznego na manualny, a później wrócicie do camera view, do tego głównego ekranu, to w ustawieniach po prawej stronie ekranu, tam gdzie są te małe suwaki, pokażę Wam się malutkie M w kółeczku. To znaczy, że macie ustawienia manualne. Numer 2 to możliwość sterowania gimbalem poprzez długie dotknięcie palcem na ekranie Waszego tabletu albo telefonu. Pojawia się takie niebieskie kółeczko i wtedy można sterować. To jest zaczerpnięte z Osmo. W Osmo można sterować dookoła, a tutaj zwykle sterujemy góra-dół właśnie. Tak zwana funkcja Long Press Action. Idziemy dalej. Numer 3 to możliwość przenoszenia histogramu. Jeżeli wejdziecie w ustawienia kamery i tam odznaczycie sobie histogram, wyświetlanie histogramu, to później on pojawia się w dowolnym miejscu i można sobie na ekranie przesunąć go w takie miejsce, które Wam najbardziej odpowiada. Bardzo wygodna i fajna funkcja, którą gorąco polecam. Czwarta funkcja to skróty z ekranu głównego, z camera view do poszczególnych menu ustawień. Jeżeli klikniecie sobie na przykład na status, to pojawiają Wam się ustawienia główne. Jeżeli na ikonę baterii na samej górze, to przechodzicie do ustawień baterii. Jeżeli na sondę, to przechodzicie do ustawień VPS i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba przez menu przeskakiwać, tylko można wejść bezpośrednio z ekranu głównego, tak zwanego camera view. Kolejna bardzo fajna funkcjonalność to możliwość blokowania ekspozycji z poziomu ekranu głównego camera view. Jeżeli klikniecie sobie na przykład na niebo albo na jakiś obiekt, to po drugim kliknięciu blokuje się ekspozycja w tym danym miejscu. Jeżeli klikniecie jeszcze raz gdzie indziej, to odblokujecie tą ekspozycję. Fantastyczna funkcja. Kolejna świetna funkcjonalność to jest możliwość wyświetlania pełnego ekranu, czyli full screen mode. Jeżeli przesuniecie dwoma palcami po ekranie do góry, to wszystkie ikony znikają, zostaje nam tylko status baterii w mobilnym urządzeniu. Jeżeli przesuniecie z powrotem dwoma palcami w dół, wtedy wyświetlają nam się na powrót te ikony i ekran główny, czyli camera view. Bardzo fajna funkcja. Jeżeli na przykład nagrywacie ekran i macie wyświetloną mapę w Waszym lewym dolnym rogu, to można tą mapę ukryć poprzez kliknięcie raz i wtedy przechodzi do takiego wykresu grafu kołowego, gdzie mamy wychylenie naszego drona, mamy orientację względem północy i orientację względem kontrolera. Dzięki temu nagrywając ekran nie musicie ujawniać Waszej aktualnej lokalizacji. Całkiem sprytny sposób na to, żeby zachować anonimowość. To już wszystkie funkcje, które przygotowałem dla Was na dzisiaj. Jeżeli macie własne, tak jak wspominałem wcześniej, to bardzo proszę o podzielenie się nimi pod filmem w opisie czy w komentarzach. Natomiast chciałbym z tej strony też zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze podziękować za wszystkie zgłoszenia do naszego jesiennego challenge'u filmowego. Jak pamiętacie, mamy termin do końca października, także jeszcze zostało trochę czasu. I opis challenge'u będzie na dole.
I przy okazji chciałem powiedzieć, że jeżeli chcielibyście omówienie po polsku całego programu, całej aplikacji DJI GO 4, to przygotowałem warsztat online. On mniej więcej trwa około 2 godziny i krok po kroku omawia wszystkie ekrany i wszystkie ustawienia aplikacji DJI GO 4 wraz z funkcjonalnością. Mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny dla wielu osób, jako że aplikacja DJI GO 4 jest w języku angielskim, a nie wszyscy ten język opanowali na tyle dobrze, żeby sobie radzić żeby opanować całą funkcjonalność tej aplikacji. Zachęcam serdecznie do korzystania z warsztatu dotyczącego aplikacji DJI GO 4 i mam nadzieję, jestem wręcz pewien, że wniesie dużą wartość dla wielu z Was i w pełni wykorzystacie możliwości swojego drona. W opisie pod filmem znajdziecie linki do tego warsztatu. Wiele osób zgłaszało mi to, że nie są w stanie rozpracować poszczególnych komend czy poszczególnych funkcjonalności, dlatego przysiadłem. Poświęciłem swój czas po to, żeby dać z siebie maksa i dać wartość dla Was. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do quizu filmowego. Trzymajcie się. Cześć.